Witam Was serdecznie. Chciałem w dzisiejszym filmiku troszeczkę wyjaśnić sytuację odnośnie ostatniego testu nocnego tych 5 kamer. Więc, bo było kilka pytań na temat tego, w jaki sposób to było nagrywane. Ja tam podałem i mówiłem dokładnie jak. Wszystkie kamery były ustawione przede wszystkim w systemie PAL. Nie ustawiajcie w systemie NTSC, ponieważ NTSC jest używane tylko w Ameryce. Wszystkie kamery, które oryginalnie kupujecie i nowe, one są ustawione na NTSC, bo producentem są Amerykanie, a reszta świata w zasadzie i Europa nagrywa w systemie PAL. Stąd tam niektórzy zwracali uwagę na to, że gdzieś tam jak nagrywają wieczorem, tam coś im miga, mruga i tak dalej. To może być właśnie tym spowodowane, że nagrywacie w systemie NTSC, a odtwarzacie po prostu w PAL-u, bo wszystko mamy w PAL-u. Więc ustawcie kamerki wszyscy na system PAL. Wszystkie kamerki były ustawione właśnie na PAL, były ustawione na nagrywanie Full HD, czyli 1080 i były ustawione na 24 fps. I też zaznaczałem, że wszystkie kamery były w trybie automatycznym ustawione. Nie było na ProTun nic podbijane, żadna kamera nie była w ProTun ustawiona, bo w ProTun mogliśmy ustawić tylko Hero 4 Blacka i 5 Blacka, ale tego nie zrobiliśmy, bo wszystko w trybie automatycznym. Więc te różnice w jakości i dlaczego na przykład wypadła tak kiepsko ta 5 i 4, one, zwróćcie uwagę, ja teraz Wam pokażę, jak nagrywała 5. Faktycznie jest obraz jest ciemniejszy, ale nie ma tam takich szumów jak właśnie w 4 czy nawet w 3+. W 3+ są tragiczne szumy, ona jest jakby jaśniejsza. Tak samo 4 Silver, też jest jaśniejszy ten obraz, ale są straszne szumy. To jest jakby coś za coś. W ProTun też pewnie będę mógł podbić tak tą jasność, ale pojawią mi się szumy. Więc jest coś za coś. No, w 4 Silver jest o tyle to dla mnie prostsze i pewnie dla większości, którzy korzystają jakby amatorsko z tych kamer, bo sądzę, że rzadko kto używa ich, że tak powiem, profesjonalnie, bo wtedy będzie używał profesjonalnych kamer, żeby ciągle podbijać i zmieniać tam na ProTun tą jasność. Dlatego ja na pewno sobie zostawię 4 Silver do nagrywania właśnie wieczorem. Ona sobie rozjaśnia i wtedy ja wolę coś widzieć na tym filmie i nawet kosztem tych większych szumów, niż po prostu nie widzieć nic. Tutaj wadą w 5 jest tylko, ona tak kiepsko nagrywa, zauważcie, jak jest naprawdę ciemno, jak jest warunki oświetleniowe są praktycznie marne, żadne. Zanim w ogóle przekreślicie kamerkę i stwierdzicie, że ktoś stwierdzi, że jednak tutaj ja mówię nieprawdę albo nie zgadzacie się ze mną, koniecznie obejrzyjcie nightlapsy, które zrobił Mariusz z aweos.pl. Tutaj wrzucam link i tu macie w tym okienku, możecie kliknąć i sobie zobaczyć. Naprawdę bardzo fajnie to wyszło, to było też w słabych warunkach oświetleniowych na termach w Kuniejowie, w nocy na zewnątrz. Polecam sobie to obejrzeć, zanim podejmiecie decyzję, jaką kupić kamerę. Mariusz tam też wrzucił inne testy, bodajże test stabilizacji. Wiem, że teraz będzie niebawem wrzucał jakieś filmy z drona z tą kamerą. Także warto, myślę, zasubskrybować ten kanał i sobie oglądać te filmy. Pytaliście się, co warto kupić, czy lepiej kupić 4 Silver, czy lepiej kupić 5 nową. Więc ja bym polecał zdecydowanie kupić nową 5, no, tym bardziej, że nie wiem, jak to tam wygląda cenowo. W tej chwili pojawiły się 5 w marketach i one kosztują 1899 zł. I ja bym na pewno nie szukał i nie kupował starszej kamerki, tym bardziej, że tu macie możliwość, no jest pod wieloma względami jest lepsza. Macie te sterowanie głosowe, macie stabilizację obrazu, macie kamerkę bez obudowy, którą możecie włożyć pod wodę do 10 metrów. Za chwilę będzie można kupić tą obudowę, bo wiem, że ona będzie dostępna. Po kupieniu obudowy i włożeniu 5 w obudowę będziemy mogli ją zabrać na 60 metrów. Co jeszcze tu mamy? No mamy inny ten procesor, lepszy ten obraz,
poza oczywiście, mówimy tutaj, bardzo, bardzo ciemnymi nagraniami w pomieszczeniach. I to jest w zasadzie jedyną wadą tej kamery. No nie jest jedyną, no umówmy się, ta kamera ma kilka wad. Ja podejrzewam, że jeżeli ktoś może poczekać z decyzją zakupu tej kamery przynajmniej z pół roku, to za pół roku spodziewam się, że pokażą kamerę piątkę plus. Na bank będzie piątka plus i te wszystkie tutaj problemy wieku dziecięcego tej piątki zostaną poprawione. Także mam nadzieję, że tu Wam parę spraw rozjaśniłem. Zapraszam Was na kolejny film. Będzie za tydzień film. Dostałem do testów kopułę do filmowania. Zrobiliśmy test w basenie, zrobiliśmy test w morzu. Myślę, że Wam to powinno się spodobać. Jest to taka fajna rzecz, szczególnie dla tych, którzy mają te właśnie kamerki starszego typu, czyli czwórki, trójki plus. Lubią wodę, nurkują czy uprawiają freediving i można naprawdę fajne ujęcia sobie z tego zrobić. Takie ujęcia, których nie da się zrobić po prostu na samej kamerce. Także zapraszam do oglądania i do komentowania. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, piszcie na maila do mnie. Także do zobaczenia. Dziękuję za uwagę. Cześć.